Dzień dobry, bom dia. Witamy na konferencji prasowej nowego selekcjonera reprezentacji Polski, Paulo Sousy. Jest nam niezmiernie miło powitać wszystkich oglądających nas. Witamy dziennikarzy, witamy przede wszystkim nowego selekcjonera. Zanim przejdziemy do zadawania pytań, kilka słów wyjaśnienia, na jakiej zasadzie dzisiejsza konferencja będzie się odbywała. Tak jak w przypadku ostatniej konferencji z udziałem prezesa Zbigniewa Bońka, dziennikarzy prosimy o zgłaszanie się do zadawania pytań. Ja ten głos będę udzielał. Konferencja jest tłumaczona z języka angielskiego na polski, jak i z polski na angielski. Tłumaczenie jest symultaniczne. Selekcjoner będzie odpowiadał na wszystkie pytania w języku angielskim. Żeby nie przedłużać, na wstępie proszę o zabranie głosu selekcjonera. Mr. Coach, the floor is yours. Dzień dobry. To all of you guys. Dzień dobry, szanowni państwo. Może zacznę na początku od tego, że owszem, wszystkie te trudne dni są spowodowane przede wszystkim tą pandemią i chciałbym naprawdę powiedzieć i przy okazji podkreślić z tego miejsca papieża Jana Pawła II i kilka istotnych słów, które wypowiedział, które były dla mnie szczególnie istotne, ale też chyba dla wszystkich, które to słowa mogą dać nam tę nadzieję. I może zacznę właśnie od tych istotnych słów, bo dla mnie te słowa są naprawdę, ale to naprawdę istotne. Zresztą sądzę też dla wszystkich z nas, szczególnie w tych czasach, ale też myślę, że należy też wziąć pod uwagę, biorąc pod uwagę nasz zespół. Modlę się z wami, aby nigdy, ale to nigdy się nie poddawać, nigdy nie tracić nadziei, nigdy nie wątpić, nigdy się nie poddawać i aby nigdy nie tracić nadziei. Nie bójcie się. Nie tylko tych dni, nie tylko tyczy się to Polaków, nie tylko tyczy się to całego świata, ale jest to kraj pełny wiary. Jest to kraj, w którym rodzina jest zawsze na pierwszym miejscu, jest zawsze w życiu najważniejsza. Dlatego też starajmy się zbudować razem zespół, kadrę narodową, właśnie z wiarą, z nadzieją i z przekonaniem, że zwyciężymy. To pierwsze słowa, które chcę wam przekazać, czyli słowa nadziei, zaufania, wiary i przede wszystkim stwórzmy ogromną narodową rodzinę, która będzie wspierała kadrę narodową po to, abyśmy zdobywali kolejne tytuły. Thank you, coach, obrigado. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Now it's time for questions. Dziękuję, panie trenerze, a teraz czas na pytania. Zapraszam do zadawania pytań. Jako pierwszego proszę o zabranie głosu Mateusza Borka. Gratuluję wyboru na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski i z tej ogólnej mowy pana trenera przechodzę szybko do konkretnego pytania. Panie trenerze, wiem, analizując pracę pana w kilku miejscach, że jest pan człowiekiem, który lubi bawić się różnymi systemami taktycznymi i bardzo płynnie pan potrafi przechodzić z 1-4-4-2 na przykład w system 1-3-4-1-2 albo w 1-3-4-2-1, obojętnie, bo tutaj możemy mówić o różnych modyfikacjach. Chciałem zapytać, czy taka próba grania trzema stoperami, jeśli chodzi o reprezentację Polski, bo podejrzewam, że pan taką podejmie, ona pojawi się dopiero przy okazji zgrupowania przed Mistrzostwami Europy, kiedy pan będzie miał do dyspozycji piłkarzy przez 3-4 tygodnie, czy też możemy się spodziewać absolutnego ryzyka i na przykład po dwóch jednostkach treningowych przed Węgrami zobaczymy reprezentację Polski w innym systemie. Dziękuję. Dziękuję bardzo za to pytanie. Jeżeli chodzi o kwestie taktyczne czy o systemy, o których pan wspomniał, oczywiście są one istotne, ale dla mnie nie są najważniejsze. Dla mnie system gry jest to bardziej kwestia
statyki. Dlatego też w moim zespole, czy też patrząc w przeszłość, w trakcie gry, patrząc na różne momenty gry, nawet robiąc zdjęcia tych momentów, te systemy są różne, one się mieszają. Dlatego też dla mnie przede wszystkim chodzi o tym, o to, jak zarządzać przestrzenią gry na polu gry, jak odgrywać piłkę do innego zawodnika, jak zachowywać się na boisku, również z punktu widzenia strategicznego, jak wypracować podejście w stosunku do każdego przeciwnika. Dlatego też muszę obserwować, musimy porównywać grę zawodników po to, aby móc podejmować właściwe decyzje na przykład na kolejne trzy mecze naprzód i podejmować też decyzje w oparciu o zawodników, których mamy na tę chwilę po to, aby tym zawodnikom dać możliwość, aby grali w najlepszy z możliwych sposobów. Oczywiście jest to zupełnie inaczej niż w przypadku gry klubowej, ponieważ zawodnicy, którzy grają tutaj, musimy to przede wszystkim pracować z nimi, biorąc tyle czasu, ile mamy, a nie mamy za dużo czasu i musi to być intensywny trening i naprawdę uwielbiam to robić, ponieważ musimy odtworzyć sytuacje, które mogą pojawić się też w trakcie gry, w trakcie meczu, ale żeby to zrobić, no to oczywiście musimy wykorzystać nasze doświadczenie i przewidzieć, co może się wydarzyć i doświadczyć też tej analizy, tego timingu. Musimy wiedzieć, kiedy decyzja musi być podjęta i kiedy ona zostanie wdrożona w życie. Dlatego te rzeczy są naprawdę istotne, jeżeli chodzi o możliwość poprawy gry zespołu. Musimy popracować nad intensywnością, nad szybkością. Oczywiście inaczej nie będziemy mogli pójść naprzód, ale musimy zaufać naszym zawodnikom i ich i jakości ich gry. Najbardziej statyczna praca, która zostanie wykonana, to będzie praca kognitywna, czyli po prostu, aby zrozumieć, jak zawodnik gra i czego oczekujemy od danego zawodnika dla całego zespołu, czyli jaki model gry może zostać obrany po to, aby zespół wiedział, jakie ma dwa czy trzy koncepty w różnych momentach gry. Nieważne, czy to jest organizacja ofensywy, organizacja defensywy, czy też przejście z jednego do drugiego. I niezależnie też, czy wygrywamy, czy przegrywamy, czy mamy większą kontrolę nad piłką, czy nie. Ponadto musimy też znaleźć właściwy moment, aby skoncentrować się też na trenowaniu stałych elementów gry. Bo tak jak wiecie, zabiera to dużo czasu, żeby po prostu je wypracować, żeby je odpowiednio opracować. Ten moment też jest bardzo ważny po to, aby po prostu zespół wiedział, jak na przykład bronić się w stałych momentach gry, jak atakować, jak zaskakiwać przede wszystkim przeciwnika, ponieważ mamy naprawdę dobrych zawodników, mamy też bardzo dobrych zawodników wykańczających akcje i o tym też musimy pamiętać. Zanim przejdziemy do kolejnego pytania, jeszcze jedna uwaga techniczna. Dziennikarze, którzy są z nami na Microsoft Teams, jeżeli potrzebują tłumaczenia, to konferencja jest tłumaczona na naszym kanale YouTube'owym. To taka jedna drobna uwaga i przypominam, że proszę zadawać po jednym pytaniu, bo naprawdę chętnych jest bardzo dużo, a czasu na pewno mniej niż chętnych. Jako kolejnego proszę o zabranie głosu Roberta Błońskiego z Przeglądu Sportowego. Dzień dobry, ja chciałem zapytać, co pan wie o reprezentacji Polski i po Robercie Lewandowskim, z którymi kolejnymi piłkarzami zamierza pan się spotkać i odwiedzić? Zacznę może od naszego kapitana, od naszego spotkania, ponieważ chciałem rzeczywiście zobaczyć to w jego oczach, tę pasję i okazał rzeczywiście tę pasję, to zaangażowanie zarówno mi, jak i moim asystentom. Widać, że jest to zaangażowanie i pasja, jeżeli chodzi o grę w kadrze narodowej, ponieważ nie jest to tylko najlepszy zawodnik na świecie obecnie, ale jest to również lider, jest to przywódca i piłkarze, którzy ciężko pracują i zawsze starają się dać siebie wszystko i zawsze przesuwają ten limit dalej, żeby jeszcze więcej robić i jeszcze lepiej grać, to jednocześnie motywuje innych, aby robili to samo, aby byli oni jeszcze lepsi, aby tę poprzeczkę zawiesili jeszcze wyżej i żeby byli po prostu lepsi, w szczególności w ramach gry w
kadrze narodowej. Important place to deliver. A jest to naprawdę bardzo szczególne miejsce, gdzie można realizować całą swoją pasję i swoją miłość, którą mamy dla naszego kraju. Dlatego też bardzo się cieszę, że ten ogień w oczach Roberta Lewandowskiego jest jak najbardziej widoczny i że chce zbudować taką sportową rodzinę, taki zespół, który będzie wierzył przede wszystkim w zwycięstwo i w jak najlepsze wyniki, jednocześnie może motywować innych, aby też byli liderami, aby też dawali z siebie wszystko, abyśmy byli razem i wtedy razem możemy walczyć o każde zwycięstwo, niezależnie kto będzie naszym przeciwnikiem na boisku. Regarding the other question, the first part. Teraz jeżeli chodzi o pierwszą część pytania, już pamiętam, jeżeli chodzi o moją wiedzę odnośnie do zespołu. The most of the players of national większość piłkarzy grają w Niemczech, w Wielkiej Brytanii czy też we Włoszech. W związku z tym są to ligi, których mecze obserwowałem już od bardzo długiego czasu i śledzę. Obecnie pan prezes Zbigniew Boniek powołał mnie tutaj i w związku z tym też zacząłem przyglądać się polskiej lidze i meczom rozgrywanych w ramach polskiej ligi i oczywiście było to jedną z moich próśb, aby odbyć jedno z pierwszych spotkań z Maćkiem, który jest trenerem U21, aby też dowiedzieć się od niego, jak wygląda na przykład sytuacja w kwestii młodszych piłkarzy, jak wygląda sytuacja w tej kategorii wiekowej, żeby lepiej to po prostu poznać i jak oni mogą też pomóc na przykład kadrze narodowej, aby mieli lepsze wyniki i wtedy po prostu porównałem swoją analizę i swoją wiedzę po to, aby przede wszystkim być lepiej przygotowanym, bo to nie jest tylko kwestia pewnych zagadnień technicznych czy też taktycznych i analiz z tym związanych, ale w szczególności jeżeli chodzi o młodszych zawodników, to przejście między U21 a kadrą narodową, no to kwestia mentalności tutaj odgrywa chyba najważniejszą rolę. Nie tylko chodzi tutaj o umiejętności i no cóż mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że w najbliższej przyszłości możemy mieć jednego do trzech zawodników, którzy mogą dostać się do kadry, mogą wesprzeć kadrę i mogą współpracować z nami i grać podczas meczu. Kolejne pytanie, Marcin Fedek, Polsat Sport. Dzień dobry, panie selekcjonerze. Przede wszystkim chciałem życzyć powodzenia. Jest problem z dźwiękiem twoim. Jestem. Halo? Słychać, teraz tak. No to chciałem życzyć powodzenia w nowej pracy. Przede wszystkim mam nadzieję, że za jakiś czas będziemy miło wspominać pana pracę i my jako dziennikarze również to, co pan zrobi z reprezentacją. Piotrek Zieliński, to mnie interesuje, bo poprzedni selekcjonerzy mieli problem, jak wykrzesać z niego ten potencjał, ten talent, który ma, który prezentuje w Serie A. Zawsze był kłopot i dużo pytań o Piotka. Pan go pewnie długo obserwował, zna go z Ligi Włoskiej. Pytanie, jaką pan dla niego rolę widzi i jak pan sądzi, czy to jest piłkarz, który może być jednym z liderów, to jest piłkarz, który może dostarczać piłki do Lewandowskiego i no jak pan ocenia tego zawodnika? Thanks for your support. Dziękuję bardzo za to pytanie i za to wsparcie. Mam nadzieję, że nie ja, ale my wszyscy osiągniemy wiele wspólnie, nie w pojedynkę. I wy też będziecie na pewno częścią tego procesu, aby stworzyć też rodzinę, która będzie wspierać kadrę narodową, żeby po prostu był ten sukces. I już na tę chwilę widzę naprawdę wiele możliwości, zarówno jeżeli chodzi o różne rozgrywki tych sukcesów i szczególnie dziennikarze bardzo pasjonują się grą
zespołu i na pewno tak samo będzie w waszym przypadku i właśnie od was oczekiwałbym tego wsparcia, od was dziennikarzy. Nie jest to kwestia, nie jest to prośba tylko do mnie samego, ale jestem oczywiście też częścią całego tego procesu, w związku z tym oczekuję też tego wsparcia od was. Jeżeli teraz chodzi o Piotra i twoje pytanie, oczywiście postaram się odpowiedzieć ogólnie na to pytanie, ponieważ jeżeli chodzi o zawodników, będę odpowiadał na wszystkie pytania, jakie mi zadacie, wtedy, kiedy będę już po powołaniu do kadry narodowej, będziemy mieli ten etap za sobą, to wtedy oczywiście mogę się wypowiedzieć więcej. Mówiłem już wcześniej, że był pewien wyjątek, bo to jest oczywiście kapitan i z kapitanem musiałem się spotkać i też znaliśmy się wcześniej, jak wszyscy wiedzą, z Robertem, ale oczywiście doceniam to, że będę mógł porozmawiać z innymi zawodnikami później. Oczywiście tak będzie. To, co powiedziałem w przypadku Roberta, nie chcemy tylko mieć jednego lidera. Chcemy mieć też innych liderów, wielu liderów, którzy będą mieli ten sam entuzjazm, tę samą pasję, to samo zaangażowanie, którzy będą chcieli dać z siebie wszystko, którzy będą wierzyć w zwycięstwo i dlatego to przywództwo jest potrzebne. Co oznacza, że oni sami od siebie muszą wymagać maksimum możliwości, muszą rzeczywiście być bardzo uważni i zwracać uwagę na wszystko, co mówi trener, jeżeli chodzi o poszczególne elementy gry, o grę indywidualną, ale i o grę zespołową, ale też muszą stawiać sobie pewne zadania i muszą wymagać od siebie, ponieważ musimy mieć kilku liderów po to, aby wszyscy wspólnie, idąc w tę samą stronę, mogli motywować zespół do zwycięstwa. Dlatego też zarówno od Zielińskiego, jak i od wszystkich oczekuję, żeby być częścią tego zespołu, tego procesu. Nie tylko od tych, którzy są na ławce rezerwowych, nie tylko od tych, którzy są w pierwszym zespole, od wszystkich. Kolejne pytanie, Szymon Borczuch. Dzień dobry. Wierzę, że mnie dobrze słychać. Dzień dobry, panie trenerze. Chciałem spytać o sztab, ponieważ wśród tych nazwisk pierwotnie zaprezentowanych nie było nazwiska Huberta Małowiejskiego, no ale wiemy, że już pan się spotkał z Hubertem Małowiejskim, zatem pytanie, czy to będzie taki pełnoprawny członek pańskiego sztabu? Jakie będzie miał zadania, skoro wśród tych zagranicznych współpracowników też jest analityk? I czy ewentualnie pan będzie chciał powiększać ten sztab, o być może jeszcze jakiś trenerów z Polski? Dziękuję. Thanks for your question. Dziękuję za to pytanie. Prezes dał mi wolną rękę, aby wybrać kogo tylko chcę i aby dołączyli do mojego sztabu i rzeczywiście takie wsparcie czuję. Tak jak już mówiłem wcześniej, jednym z pierwszych kroków, które chcę podjąć, to, aby przede wszystkim porozmawiać bardzo szczerze z Maćkiem, który jest trenerem kadry narodowej U21. Chcę ze wszystkimi trenerami porozmawiać, ponieważ dla mnie, tak jak już zresztą wcześniej mówiłem, jest to bardzo ważne, aby wszyscy mieli udział w tym procesie i aby posłuchać tyle, ile się da od takiej ilości osób, jakie to tylko możliwe, aby móc podjąć finałowo, ostatecznie najlepszą decyzję. Jeżeli chodzi o Huberta, wczoraj zaczęliśmy rozmawiać po tej konferencji prasowej, zresztą zarówno ja i moi asystenci znowu się spotykają z Hubertem, będziemy rozmawiać, będzie częścią naszego sztabu. Będziemy współpracować razem w jednym pomieszczeniu nawet, ale głównie będzie współpracował z Cosimo i z Cosim Manuelem, który to Manuel Cosi jest odpowiedzialny za analizy i będzie też jak najbardziej zintegrowany w tym zespole, będzie zaangażowany w tę pracę i będzie współpracował z nami. Z tego, co wiem, ma naprawdę ogromną wiedzę, zna już zawodników, w szczególności wie też wiele, czego my nie wiemy, jak na przykład zachowanie i osobowość zawodników, czego możemy się spodziewać, dlatego też naprawdę może nas wesprzeć.
all Polish people, you know, to i oczekiwałbym rzeczywiście, żeby wszyscy Polacy byli częścią mojego sztabu i mnie wspierali, nie tylko jeżeli chodzi o sam proces decyzyjny i ostateczne decyzje, ale w ramach całego procesu, żeby towarzyszyli mi, żeby wierzyli w to, co robię i żeby mi pomagali, ponieważ to jest część całego procesu. Kolejne pytanie, Tomasz Włodarczyk. Dzień dobry, trenerze, powodzenia. Mam takie pytanie a propos tych pana pierwszych przemyśleń i analiz, żeby pan nieco bardziej skonkretyzował to, co odkrył pan w tych pierwszych dniach, czy też w tygodniach. Zbigniew Boniek mówił, że pana wiedza na temat kadry już na sam początek była bardzo duża. Zatem gdyby miał pan wskazać problemy w grze, tam gdzie mamy swoje mankamenty w grze, to co by pan wskazał? Ile pan meczów był zresztą w ogóle w stanie obejrzeć do tej pory i jakie pod tym kątem przeanalizował? Thanks for your question. Dziękuję za to pytanie. Look, I don't like to talk about. Powiem tak, nie lubię rozmawiać o przeszłości. Każdy trener ma własne pomysły odnośnie do tego, jak postępować, jakie podejmować decyzje. Każdy trener ma własną metodę, aby rzeczywiście wydobyć wszystko z zawodników. Tak jak już mówiłem, naprawdę trudno, aby trener kadry narodowej miał cały czas na to, żeby z wysoką intensywnością pracować też na boisku, aczkolwiek ja kocham pracę, ale ufam zawodnikom. Naprawdę ufam zawodnikom i ufam ich wiedzy. Naturalnie w ciągu następnych kilku tygodni będę wprowadzał pewne elementy i będę oczywiście też rozmawiał z zawodnikami. Przygotowujemy też spotkanie ze wszystkimi zawodnikami, którzy byli zaangażowani w ostatnie mecze. 40-45 piłkarzy będzie, z którymi będę miał spotkanie po to, aby się przedstawić, aby pokazać moje wytyczne, nasze wytyczne, aby być przygotowanym przede wszystkim, ale też, żeby dać jasny sygnał, że każdy się liczy, każdy jest ważny i każdy ma aktywny wkład do kadry narodowej. Nieważne, czy grają w pierwszej jedenastce, czy są na ławce rezerwowych. Chodzi o to, aby było to wsparcie, aby panowała dobra energia i aby wszyscy rozumieli grę. Tak jak mówiłem już na początku, planujemy, aby przedstawić dwie, trzy koncepcje na każdy moment gry. Jeżeli chodzi na przykład o obronę, ponieważ chcę, aby zespół wiedział, jak się bronić, zarówno wysoko w polu, jak i przy bramce, jak co się dzieje, jeżeli jesteśmy głęboko w polu, co jeżeli jesteśmy w innym miejscu. Chcę, aby to zaangażowanie było widoczne na każdym etapie gry, w każdym miejscu pola gry, ponieważ to jest po prostu ważne. Dlaczego? Gdyż jeżeli nie jesteśmy w stanie wygrywać danego meczu, ponieważ zespół nie jest w stanie dominować i tworzyć nowych możliwości strzeleckich, no to znaczy, że musimy zidentyfikować te momenty, które to uniemożliwiają i musimy wiedzieć, jak wygrać takie mecze. Ale przede wszystkim chcę widzieć zespół, który jest odważny, który jest ambitny, który wie, jak rozgrywać piłkę, kto wie, jak zbliżać się do pola przeciwnika, jak tworzyć możliwości rozgrywki zarówno w centrum pola, jak i na skrzydłach. Musi to być zespół, który daje z siebie wszystko, który cieszy się z tego, że może dawać siebie wszystko i może grać. I dzięki temu nasz kraj może być dumny. Kolejne pytanie, Michał Białoński. Witam serdecznie, panie trenerze. Życzę powodzenia oczywiście. Chciałem zapytać o dwie kwestie. Czy możemy się spodziewać jakichś niespodzianek w pierwszych powołaniach? A druga rzecz, to jak pan widzi tą drastyczną różnicę w pracy selekcjonera i trenera klubowego, jaką pan do tej pory wykonywał? Czy aby się przygotować do tych różnic, korzystał pan z rad kolegów, którzy pełnili obie funkcje, a więc trenera klubowego i selekcjonera? Dziękuję.
Thanks for your question as well. Dziękuję również za pytania. Tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o niespodzianki, na tę chwilę zarówno ja, jak i wy wiecie bardzo dobrze, że tych niespodzianek za dużo nie będzie po prostu, tak jak już mówiłem. Obecnie mamy 8-10 zawodników, którym się przyglądamy z polskiej ligi. Jeżeli chodzi o U21, jeden zawodnik do trzech zawodników, którym się przyglądamy w ciągu następnego półtora miesiąca. Na pewno zobaczymy, jak ta sytuacja się potoczy, jak przede wszystkim oni będą sobie radzić i jak poradzą sobie i zobaczymy po prostu na ten moment. Nie mogę dodać więcej. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie, mam też doświadczenie, jeżeli chodzi o kadrę narodową, ponieważ pracowałem w portugalskiej kadrze narodowej. Byłem również, byłem w to zaangażowany przez 6 lat również w pracy z UEFA, która to UEFA pozwoliła mi, ten okres pozwolił mi na poznanie pewnych procedur obowiązujących w różnych kadrach narodowych i w różnych federacjach. Rozmawiałem też z kilkoma trenerami kadr narodowych, którzy w bardzo entuzjastyczny sposób ze mną rozmawiali i wymieniliśmy się wieloma pomysłami. Dlatego też mamy pomysł, jak zaplanować grę i jak ją zorganizować. Part of the questions, the biggest difference between. Jeżeli chodzi o różnicę pracy zespołem z klubem, a pracę z kadrą narodową, no oczywiście jest kilka różnic, które są istotne. Główną różnicą dla mnie jest przede wszystkim jakość sesji treningowych na boisku, ponieważ ważny jest sam etap rekonwalescencji po treningu. Musimy odbyć też szereg spotkań jeden na jeden. Ważny jest też trening kognitywny, ważny, ponieważ to jest moment, kiedy możemy pokazać danemu zawodnikowi, jak wygląda dana sytuacja na boisku i jak można szybciej przyswoić pewną koncepcję gry, ponieważ czasem z uwagi na intensywność treningu i na czas, po prostu nie ma czasu na ten dodatkowy element wizualny. The biggest difference. Jedną z największych różnic w porównaniu z pracy z klubem a z kadrą narodową to to, że muszę spróbować motywować cały zespół, pchać do przodu nie tylko zawodników, ale też i wszystkich dyrektorów i prezesów, aby kupowali jak najlepszych napastników, a w przypadku kadry narodowej jako trener, no mamy naprawdę kilku dobrych już. Kolejne pytanie, Marek Wawrzynowski, proszę. Dzień dobry, panie trenerze. Również życzę powodzenia i gratuluję nowej pracy. Ja chciałem zapytać, ostatnio powiedział pan, że to jest przyjemność i wielkie wyzwanie, gdy kapitan naszej reprezentacji jest najlepszym piłkarzem na świecie. I to jest, można powiedzieć, taka zaskakujące słowa w ustach Portugalczyka akurat. Więc chciałbym zapytać, czy faktycznie Robert Lewandowski jest najlepszy, czy jest lepszy od Cristiano Ronaldo i prosiłbym o porównanie, zestawienie tych dwóch zawodników. W miarę opisać ich proszę szczegółowo. Dziękuję bardzo. Thanks for your question. Dziękuję za to pytanie. Robert, it's tak, to prawda. Robert Lewandowski obecnie jest najlepszym zawodnikiem na świecie. A massive career. I jego kariera rozwija się naprawdę fenomenalnie. Każdego roku osiąga sukcesy, jest coraz lepszy. Jeżeli chodzi o Cristiano Ronaldo, już jest on legendą. Jeżeli chodzi o wszelkie wyniki, które osiągnął i rekordy. Natomiast to są zawodnicy, którzy rzeczywiście stanowią o różnicy zarówno w klubie, w którym grałem, jak i w kadrze narodowej, ponieważ
Oni bardzo dobrze zdają sobie z tego sprawę, że aby grać na tym poziomie, potrzebują innych zawodników, potrzebują zespołu, który jest za nimi, który ich wspiera i gdzie każdy daje z siebie absolutne maksimum, absolutnie wszystko po to, aby oni sami mogli zawiesić tą poprzeczkę dla siebie wyżej. Dlatego też naprawdę jestem zadowolony, bardzo się cieszę, że będę pracował z Robertem i ze wszystkimi innymi zawodnikami w tym zespole, ponieważ, mówiąc szczerze, jestem przekonany, że zbudujemy zespół, który przede wszystkim wierzy w zwycięstwo, który chce wygrać, który wie, jak wygrać na różne sposoby, ponieważ ja wierzę naprawdę w ten zespół i mam nadzieję, że ta wiara i ta nadzieja i to przekonanie przede wszystkim zostanie zbudowane również wokół naszej kadry narodowej i ja chcę to zrobić zarówno wewnątrz naszego zespołu, przede wszystkim poczynając od tej rodziny sportowej, ale energia, którą będę otrzymywał zarówno od was, jak i od Polaków, jest naprawdę niesłychanie istotna po to, abyśmy szli naprzód, po to, aby nas wspierać na tej drodze. Kolejne pytanie, Dawid Szymczak, proszę. Dzień dobry, panie trenerze. Ja jeszcze chciałbym wrócić do jednego z ostatnich pytań, bo rzeczywiście Zbigniew Boniek zapewniał nas, że ma już pan dużą orientację w polskiej piłce. No i tylko, że my do końca nie wiemy, co to znaczy, że ta orientacja jest bardzo duża i w związku z tym chciałem zapytać, czy pan już wie, w jakich klubach grają na przykład tacy piłkarze jak Krystian Bielik, Tomasz Kęciora, Jacek Góralski, jaka jest ich sytuacja klubowa. Dziękuję bardzo. Yes, of course I know it, but like I... Oczywiście, że tak, że wiem, ale tak jak już mówiłem i mam nadzieję, że państwo to zrozumieją, chcemy rozmawiać o zawodnikach i o decyzjach wobec zawodników, kiedy dokonamy pierwszego wyboru, kiedy będą powołania. No, obecnie mamy zawodników, którzy muszą dojść do siebie po kontuzjach, niektórzy już doszli do siebie po kontuzjach. Mamy zawodników, którzy też niestety cierpią na COVID, w związku z tym ta wydajność fizyczna też trochę spada. W przypadku niektórych mecze ligowe zostały zawieszone, zostaną rozpoczęte ponownie w przyszłym miesiącu. Musimy to oczywiście uszanować, dlatego też muszę skupić się na obserwacji, analizie i proszę mi wierzyć, znam przebieg tych karier i naprawdę czasem trudno wymówić mi w sposób właściwy wszystkie nazwiska i muszę się do tego przyzwyczaić i muszę się tego nauczyć, ale proszę mi wierzyć, że naprawdę bardzo, bardzo dobrze to wiemy, ponieważ i to też na pewno będziemy zagłębiać w ciągu następnych kilku miesięcy, jeżeli tylko COVID nam pozwoli, to wtedy będziemy podróżować. Głównie, aby obserwować mecze, po to, aby pogłębić naszą analizę odnośnie do kolejnych decyzji, żeby móc ponownie z nimi porozmawiać. Teraz zapraszam do zadania pytania Dariusza Farona. Dzień dobry, panie trenerze. Chciałbym zapytać o czas. Jak wiemy, zaraz mamy eliminację, mamy mistrzostwa Europy. Czy pana zdaniem jest to dość kłopotliwa sytuacja, że ważne sprawdziany właśnie mówiąc kolokwialnie już za chwilkę i ile czasu potrzebuje pana zdaniem selekcjoner, żeby móc powiedzieć, ile czasu pan potrzebuje, żeby móc powiedzieć, to już jest reprezentacja Paulo Souzy. Dziękuję bardzo. Thanks for your question. Yes. Dziękuję za to pytanie. Never is enough the timing head coach have. Oczywiście trener nigdy nie ma wystarczająco dużo czasu, ale nie tylko trener kadry narodowej, ale też trener klubów. W przypadku klubów to jest może troszeczkę łatwiej, ponieważ codziennie ma się styczność ze wszystkimi zawodnikami i można po prostu pracować z większą intensywnością, a w każdym razie z taką, do której przywykliśmy na co dzień. Ale w piłce nożnej chodzi o zwycięstwa, w piłce nożnej chodzi o wygrywanie, dlatego też, tak jak mówię, ufam w umiejętności wszystkich zawodników, tych, których również powołam do kadry. Myślę, że rozumieją to, czego szukam wraz z swoim sztabem. Oczywiście pojawią się błędy i oczywiście
at the same sector, the interaction. Interakcja zawodników na polu gry i też na pewno odległość między nimi nie będzie zawsze idealna, ale już od pierwszego meczu, który to pierwszy mecz już jest kluczowy dla nas w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Świata, już wtedy będziemy musieli zwyciężyć, ale tak jak mówię, ufam, że zawodnicy będą w stanie zrozumieć dwie, trzy koncepcje każdego momentu gry po to, aby rzeczywiście być pewnym siebie na boisku, aby dobrze grać, żeby ufali nie tylko sobie, ale całemu zespołowi, żeby rzeczywiście dali wszystko dla naszego kraju i dzięki temu będziemy wszyscy z tego dumni. Kolejne pytanie, Jakub Białek. Dzień dobry, panie trenerze. Powodzenia życzę. Pytanie o to, czy pan trener zamierza spotkać się z Jerzym Brzęczkiem, byłym selekcjonerem, w celu poszerzenia swojej wiedzy o tej reprezentacji i ewentualnie zasięgnięcia opinii, jakich błędów unikać. Dziękuję bardzo. Thanks for your call, for your question. Dziękuję bardzo za to pytanie. Look, it's not usual coaches to talk with each other. Nie przyjęło się, żeby trenerzy rozmawiali o zespole, ale bardziej, aby rozmawiali o poszczególnych zawodnikach, szczególnie jeżeli mówimy o klubach i w perspektywie zakontraktowania i pewnego zawodnika, dzwoni się do trenera, aby po prostu dowiedzieć się więcej o danym zawodniku, o zachowaniu, o osobowości, o tym, jak szybko jest w stanie przyswoić sobie pewne koncepcje gry i pomysły na grę. I want to desire all the best for him. Życzę Jerzemu Brzęczkowi wszystkiego, co najlepsze. Taka jest nasza praca. Wiemy, że wszystko zależy od wyników, ponieważ wyniki są tu najważniejsze. Mam nadzieję, jestem pewny, że pozostanie w tej wspaniałej sportowej rodzinie. Show every day. Ponieważ Polska pokazuje codziennie, że ta wiara w zespół, w reprezentację i to wsparcie jest widoczne. I dlatego życzę mu tylko i wyłącznie wszystkiego, co najlepsze w ramach jego dalszej kariery. Kolejne pytanie, Sebastian Staszewski. Dzień dobry, panie trenerze. Moje pytanie dotyczy zawodników, dokładnie bramkarzy, bo jednak Jerzy Brzęczek miał dość specyficzne podejście do naszych golkiperów i już na samym początku pracy przyznał, że numer jeden będzie wybierał co pół roku. Rzadko to się zdarza, ale tak było i w efekcie tego dziś, choć jest końcówka stycznia, wciąż nie wiemy, kto jest numerem jeden w polskiej bramce. I pytanie do pana, czy po pierwsze podjął pan już taką decyzję, a jeżeli jeszcze pan takiej decyzji nie podjął, to kiedy pan zamierza, bo wiemy, że ten okres, od kiedy spotka pan bramkarzy do pierwszego meczu, jest bardzo krótki, i czy zamierza pan, tak jak rozmawiał pan z Robertem Lewandowskim, porozmawiać z Wojciechem Szczęsnym bądź Łukaszem Fabiańskim i tą decyzję im przekazać telefonicznie bądź osobiście, czy tą decyzję podejmie pan dopiero na zgrupowaniu, no po jednym treningu, więc będzie to dość karkołomne. I czy bierze pan pod uwagę być może jakiegoś innego bramkarza na pozycję numer jeden, czy będzie pan wybierał spośród tej dwójki? Dziękuję. Thanks for your question. Dziękuję za pytanie. Tak jak już Państwu mówiłem, oczywiście nie ujawnię teraz tej decyzji, ponieważ zakładam, że wszyscy rozumieją, że nie chcę rozmawiać teraz o zawodnikach. Ja swoją decyzję już podjąłem, ale chcę ją ogłosić wam oczywiście, ale zanim to zrobię, chcę porozmawiać ze wszystkimi bramkarzami. Jeżeli będę miał okazję spotkać się z każdym z bramkarzy, oczywiście to zrobię i porozmawiam z każdym z nich. Na tę chwilę w Anglii mamy na przykład o wiele więcej trudności, aby udać się na przykład tam i porozmawiać tam osobiście z bramkarzami, dlatego też w ciągu następnych kilku dni mam nadzieję, że z Fabiańskim porozmawiam. A jeżeli chodzi o pozostałych bramkarzy, mam nadzieję, że się spotkamy w ciągu następnych kilku dni, w ciągu następnych kilku meczów, albo po prostu mieć interakcję, aby porozmawiać, aby nasz trener bramkarzy też z nimi porozmawiać, aby ta interakcja
była i chcemy też porozmawiać z trenerem bramkarzy, każdego z tych bramkarzy w klubach, aby wiedzieć, co oni robią, jakie ćwiczenia realizują fizycznie, czy mają pewne wymogi konkretne, jeżeli chodzi o ich ćwiczenia i trening, ale również jeżeli chodzi o to, co oni chcą zrobić. Mamy oczywiście swoje analizy, mamy rzeczy, które, na które chcemy położyć większy bądź mniejszy nacisk, ale wiemy, że to nie jest oczywiście kwestia dwóch, trzech dni i że w ciągu dwóch, trzech dni zmienimy wszystkie kwestie techniczne. Oczywiście nie, bo musimy zrozumieć naprawdę dobrze, co każdy z tych bramkarzy robi, ale też co też każdy trener bramkarzy z nim, nad czym pracuje, co robi i uszanować to, wypracować model pracy, uwzględniając nasze analizy, nasze przemyślenia, żeby po prostu poradzić sobie najlepiej, grać najlepiej dla reprezentacji. Kolejne pytanie, Dominik Piechota. Dzień dobry, panie trenerze. Na wstępie powodzenia w najbliższych miesiącach. Moje pytanie jest takie, bo pana zespoły przyzwyczaiły do tego, że dominują, przejmują inicjatywę, piłkarze mają wyrażać siebie w ataku. Na przykład pamiętam taki moment we Fiorentinie, że Fiorentina na początku pana pracy miała większe średnie posiadanie piłki niż na przykład Bayern Monachium Pepa Guardioli. W związku z tym chciałem zapytać, czy możemy spodziewać się takiej deklaracji, że Polska będzie grała podobnie, zwłaszcza, że na przykład zaczynamy od bardzo trudnych wyjazdów i na Węgry, i do Anglii, więc zastanawiam się po prostu, czy Polska może utrzymywać się przy piłce, może dominować, może narzucać swoje warunki, tym bardziej, że to był największy problem w ostatnich miesiącach, że zwykle jednak nie mieliśmy łatwości w grze piłką, w utrzymywaniu się przy niej bardzo długo, czy pan widzi, że jest szansa, żeby to zmienić. Dziękuję. Like I told you before, this is something. Tak jak wcześniej mówiłem, aby wygrać mecz, trzeba stworzyć odpowiednią szansę na strzelenie bramki. Nie chodzi tylko o utrzymanie się przy piłce, ponieważ posiadanie piłki powoduje, że kontrolujemy rytm gry i pozwala to nam również zepchnąć przeciwnika w defensywę, a mamy naprawdę zawodników najwyższej klasy i chcemy, i nasz styl gry będzie nam pozwalał na pewno strzelać bramki i zwyciężać. To jest nasz główny pomysł, nasze główne założenie. Oczywiście trzeba nad tym pracować. Obecnie nie możemy za dużo pracować. Mamy informacje, zbieramy te informacje, staramy się je włożyć w pewne ramy po to, aby wiedzieć, jak wygląda gra zarówno, tak jak mówiłem, na skrzydłach, w głębi pola, jak zawodnicy między sobą grają, jak się dogadują na boisku, żeby zdali sobie sprawę, w jakim są miejscu też, po to, aby ewentualnie narzucić większe tempo gry, aby zepchnąć naszego przeciwnika tak bardzo w defensywę, jak to tylko jest możliwe. Ale tak jak już mówiłem, ale jeszcze raz się powtórzę, na pewno będą takie mecze, na pewno będą takie sytuacje w trakcie tych rozgrywek, gdzie nie będziemy dominowali. I musimy być naprawdę dobrze zorganizowani, musimy też wiedzieć, jak się bronić, również głęboko w obronie. Musimy być zjednoczeni, musimy być zaangażowani w ramach całego zespołu na boisku. Wszyscy pracują ciężko, wszyscy wiedzą, jak to zrobić, ale musimy też wiedzieć, jak strzelać bramki w przypadku wyprowadzenia kontrataku albo gry ofensywnej. Historia polskiej piłki nożnej jest naprawdę silna, jeżeli chodzi o kontratak. Dlatego też nie możemy odłożyć na bok tych zawodników, którzy są naprawdę bardzo szybcy, wyprowadzają szybkie akcje i utrzymują się przy piłce i wyprowadzają akcje, wykańczają te akcje, czy też potrafią odpowiednio taką akcję kończącą przygotować. Także chcemy po prostu mieć to również w ramach naszego modelu gry. Po to, tak jak mówiłem, aby w każdej sytuacji na boisku mieć 2-3 koncepcje, które zawodnik może zrealizować. I znowu, no, nie będziemy idealni, oczywiście wiem, bo to jest niemożliwe, ale naprawdę ufam w zdolności naszych zawodników, w to, że zrozumieją te 2-3 koncepcje i dzięki temu poradzą sobie naprawdę fantastycznie i wygrają pierwszy mecz, który jest fundamentalnie istotny, jeżeli chodzi o nasze aspiracje po to, aby zakwalifikować się na kolejne Mistrzostwa Świata. Szanowni Państwo, ostatnie
trzy pytania. Niestety na pewno na wszystkie nie zdołamy odpowiedzieć. Teraz zapraszam Przemysława Langiera. Dzień dobry trenerze, gratulacje i powodzenia. Ja chciałem spytać o zawodników, którzy mają problemy w swoich klubach, ale którzy do tej pory byli kluczowymi piłkarzami reprezentacji Polski, jak na przykład Kamil Grosicki lub Arek Milik przed transferem do Marsylii. Możliwe, że z jakichś powodów ktoś jeszcze na tej liście się pojawi, tego jeszcze nie wiemy. Czy w pana wizji reprezentacji Polski brak gry w klubie jest na tyle dużym problemem, by dany zawodnik nie znalazł się w kadrze na Euro 2020 lub eliminację Mistrzostw Świata? Thanks for your question. Dziękuję za to pytanie. No, nie możemy mówić, że mają problemy, czy też duże problemy. Oczywiście zawodnicy mają pewne chwile, gdzie naprawdę grają bardzo dobrze i są bardzo, nazwijmy to, konkurencyjni i mają, jedni mają pewien rytm gry, inni mają zupełnie inny. To nie chodzi tu tylko i wyłącznie o kwestie fizyczne, które ewentualnie widać na boisku, ale też o kwestie mentalne. A jeżeli chodzi o tę mentalność, to chodzi tu przede wszystkim o szybkość analizy danej sytuacji i tego, co się dzieje w tym momencie, w tej chwili na boisku i podjąć szybko decyzję. I można w ten sposób zrozumieć różny sposób gry w różnych grach, w różnych ligach narodowych, ponieważ ta na przykład prędkość jest zawsze, szybkość gry zawsze jest inna. Mieliśmy dwóch zawodników, którzy przecież poszli do Wielkiej Brytanii z polskiej ligi. Jestem przekonany, że na pewno grając tam zwiększy się ich poziom zdolności do analizy, wykonywania czy też kończenia danej akcji, ale też i podejmowania decyzji. I dzięki temu będą wiedzieli więcej, jak wygrać dany mecz. Oczywiście jest to istotne, aby wszyscy zawodnicy w miarę możliwości grali na tym samym poziomie i aby grali wspólnie jako jeden zespół w ramach reprezentacji, mając ten sam wysoki poziom, dzięki czemu wszyscy będą mogli się wspierać i dać siebie po prostu wszystko, posiłkując się swoją wiedzą dla dobra zespołu. Kolejne pytanie, Mikołaj Kruk. Mikrofon. Nie słychać cały czas ciebie. Coś u ciebie nie styka. Nie słyszymy ciebie. Także następne pytanie, Adrian Mielnik, proszę bardzo. Dzień dobry, gratulacje trenerze i oczywiście powodzenia w naszej reprezentacji, z naszą reprezentacją. Chciałem zapytać o dekalog, o te zasady, które trener ma na co dzień używał w klubach, o których było głośno, mam tutaj na myśli po ogłoszeniu jako trenera reprezentacji Polski, czyli przede wszystkim partnerstwo z zawodnikami, codzienna rozmowa, gra z użyciem bramkarza, bezwzględny zakaz picia alkoholu, oczywiście restrykcyjna dieta, chociażby treningi otwarte dla fanów, no i też przede wszystkim kontakt dla mediów. Jak właśnie trener tutaj będzie z nami rozmawiał z mediami, no bo jednak poprzednicy na media się zazwyczaj zamykali, nie udzielali wywiadów, jak to będzie wyglądało u trenera, no i przede wszystkim też, jeżeli chodzi o pozostałych zawodników, którzy kiedyś wystąpili w kadrze, ale niestety te drzwi były dla nich zamknięte, czy tutaj mogą liczyć na czystą kartę i będą mogli właśnie walczyć o powołanie do reprezentacji Polski. Dziękuję. Thanks for your question. Dziękuję za pytanie. I started from the last part. Zacznę może od drugiej części tego pytania. Każdy może dostać powołanie do reprezentacji. I tak jak już mówiłem, i oczekuję tego od absolutnie wszystkich, ci, którzy zostaną powołani na następne trzy mecze, oczywiście będą grać jak najlepiej, ale ci, którzy nie dostaną powołania na następne trzy mecze, to nie oznacza, że nie dostaną powołania następnym razem. Ponieważ w szczególności w obecnych czasach, biorąc pod uwagę wszystkie te trudności, każdy musi być gotowy, każdy musi być przede wszystkim przygotowany, aby grać stuprocentowo dla reprezentacji narodowej. I tego też należy się spodziewać ode mnie, że będę dawał z siebie 100%, ponieważ nie wykluczam nikogo. Analizuję systemowo,
porównuję również po to, aby móc podjąć ostateczną decyzję, kiedy właściwy moment, aby powołać daną osobę. Sprawdzam też, jakie są umiejętności i zdolności każdego zawodnika w odniesieniu również oczywiście do przeciwnika, z którym będziemy grali, również uwzględniając strategię, i to wszystko składa się na ostateczną decyzję dotyczącą powołania dla dobra reprezentacji narodowej. A kto już dostanie powołanie, musi pokazać pozytywną energię i zaangażowanie. I to nie jest tak, że ktoś raz nie dostał powołania, to już nie zostanie w ogóle powołane. Jeżeli chodzi o te ograniczenia, o których pan mówił, czy też dekalog i zasady, które mam, jeżeli chodzi o moje przywództwo tej kadry, to zawsze chcę być przykładem dla innych. Nie mogę wymagać od innych czegoś, czego sam nie będę robił. Jednocześnie przystosowuję się do tego, co robią piłkarze dobrze. Moja rola polega na tym też, aby piłkarze byli odpowiedzialni za poszczególne sytuacje, ponieważ jeżeli nie będą wiedzieli, na czym polega ich odpowiedzialność, no to po prostu my będziemy musieli podejmować za nich decyzję, to nie o to chodzi. Na naszych barkach spoczywa ogromna odpowiedzialność, ponieważ mając na sobie koszulkę z reprezentacji narodowej, to inaczej reprezentujemy cały naród, cały kraj, i to jest ogromna odpowiedzialność i trzeba to zawsze pamiętać. Jeżeli chodzi na przykład o kwestię odżywiania, muszę również zrozumieć, jak wygląda sytuacja w każdym kraju, bo przecież każdy kraj ma inną kulturę, jeżeli chodzi o kuchnię, ma inne zwyczaje. Mam już pewną wiedzę i staram się uczyć, staram się wymieniać pomysłami. Wszystko oczywiście zgodnie z moją najlepszą wiedzą, po to, aby móc też stworzyć jak najlepsze warunki zawodnikom. I częścią rozmowy mojej z Robertem między innymi było to, jak on zmienił swoje życie, ale też swoją grę, swój poziom gry, ale też swoje nastawienie, kiedy odkrył, jak było to istotne, aby właściwie się odżywiać. Ponieważ dzięki temu zrozumiał, że można mieć więcej bądź mniej energii, żeby szybciej bądź wolniej dochodzić do siebie po kontuzjach. I po 2-3 dniach czasem trzeba grać, co 2-3 dni trzeba grać mecz. I to trzeba sobie z tym po prostu poradzić. I trzeba to również uwzględnić tu kwestię odżywiania. I musimy też temu się mocno przyjrzeć, ponieważ każdy szczegół, tak jak Formuła 1, się liczy. Każdy, nawet najmniejszy szczegół. I ten okres rekonwalescencji i dochodzenia do siebie po meczu, odpoczynku jest też bardzo ważny, żeby grać jeszcze lepiej. W związku z tym odżywianie jest częścią tego. Mikołaj Kruk, druga szansa. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry wszystkim. Przepraszam za kłopoty. Już jestem. Panie trenerze, chciałem się zapytać, czy zdaje pan sobie sprawę z tego, że to może być najtrudniejsze wyzwanie zawodowe w pana karierze? I mówię to także w kontekście tego, jakie oczekiwania są co do gry naszej reprezentacji w naszym kraju. Thanks for your question. Dziękuję za to pytanie. Of course we need to deal with expectations. Naturalnie musimy stawić czoła tym oczekiwaniom i na pewno wy lepiej sobie poradzicie z tymi oczekiwaniami niż my, bo to wy wpływacie na ludzi. W związku z tym o to proszę, abyście stali się częścią tego całego procesu. Jestem naprawdę osobą nastawioną pozytywnie i też jestem pozytywnie nastawionym trenerem, dlatego też, tak jak mówiłem, ufam naszym zawodnikom. Musimy sobie zdać sprawę, bo jest to coś, co również ja zrozumiałem, że each Lewandowski or each Robert nie mamy na każdym miejscu boiska Lewandowskiego czy też Roberta, tak? Mamy naprawdę bardzo dobrych zawodników o bardzo dobrych umiejętnościach i według mnie, z mojego punktu widzenia i też analizując ostatnie rozgrywki europejskie i Mistrzostwa Świata, nie zawsze wygrywa reprezentacja narodowa, która ma najlepszych zawodników. Ja uważam, że możemy wygrać. Musimy zbudować pewnego rodzaju przekonanie i wiarę w zwycięstwo, oczywiście wsparte ciężką pracą, pewnym pomysłem, pewną ideą, i aby każdy szedł w tym samym kierunku, wspólnie. Ale jednocześnie musimy mieć pewnego rodzaju równowagę, właściwą równowagę
everything, you know, it's między każdym poszczególnym elementem, to znaczy również między spekulacjami, oczekiwaniami, aby mieć właściwy też poziom ambicji, ponieważ musimy mieć ambicje, aby wygrać mecze, aby zwyciężać. Ja w to wierzę. Oczywiście można mecz wygrać na wiele sposobów i tak też będzie, ale tak jak dobrze wiecie, musimy znaleźć tę równowagę i musimy poradzić sobie jak najlepiej i też wprowadzić równowagę w stosunku do oczekiwań. Możemy wygrać, tak, to prawda. I słuchajcie, mam nadzieję, że będziecie częścią tego procesu, będziecie nas wspierać, będziecie nam pomagać po to, aby mieć pozytywną energię w kraju odnośnie do reprezentacji, ponieważ to jest ogromne wsparcie, dzięki temu możemy przejść naprzód. Wiecie, oczekiwania, jakie ja mam wobec was, to przede wszystkim zadawajcie mi wszelkie pytania, jakie chcecie odnośnie do zawodników w tym czasie, o którym mówiłem, odnośnie do taktyki, dlaczego na przykład podjąłem taką, a nie inną decyzję, ale naprawdę wy abyście dobrze współpracowali z naszymi zawodnikami. Zaufajcie im przede wszystkim. Dajcie, pokażcie tę wiarę wobec nich. Okażcie ten entuzjazm i ambicje, ale z właściwą równowagą. Dziękuję. Akcentem kończymy dzisiejszą konferencję prasową. Dziękujemy za udział w niej. Zapraszamy na kolejne. Mamy nadzieję, że niedługo się one pojawią. Także dziękujemy i do zobaczenia. Udanego popołudnia. Thank you.